łobuzy! Hej kochani, zaczynamy od herbatki. Takiej bardziej zdrowotnej, z imbirem i z malinami. A, łyżka mi wpadła, chodź tu. Chodź tu. Także pokroiłam imbir, dodałam herbaty czarnej, cytrynę i sok malinowy. Ponieważ oboje mamy problem dziś z gardłem. Boli nas gardło. Tu wszystko mamy napuchnięte. I mamy chrypę i katar. Słyszałam, że dużo osób teraz choruje niestety. My również, także zawinęłam się dziś w kot, chciałam powiedzieć. W sweter. Byłam dziś w ogóle na paznokcie, bo jutro mam sesję zdjęciową, słuchajcie. Ledwo wysiedziałam, szczerze mówiąc, bo się kiepsko czułam. Darek został w domu i też jest właśnie podziębiony. Także dziś siedzimy w domu pod kocami, ja jeszcze później jadę na język. I chcę dziś nagrać jeszcze film o pakowaniu prezentów, ale jakie mam włosy, w ogóle piękne, w ogóle jaka twarz piękna. Dobra, nieważne. Pijemy herbatkę, obejrzymy sobie jakiś serial. Fajne ogłoszenie jak co roku, świąteczne. Ale to musicie zajrzeć na mój główny kanał. Moi drodzy, chciałam wam pokazać, jakie ciuchy zamówiłem. Sick Silk. Nie wiem, czy znacie. Podobna firma do Good for Nothing. Oni chyba mają ten sam, podobny sklep. I wszystko, moi drodzy, było na przecenie. Kosztowało kilka dolarów. A normalnie kosztuje 1,30. Więc sobie parę koszulek tutaj wybrałem. Emeczki. Z tego mam M-kę. I z tego też M-kę, ale z tego są oversize'y, więc musicie uważać. Takie właśnie stonowane kolory zimowe. A ja właśnie dostałam nowy numer semilek, w sensie jesienny, tam na grudniowy, zobaczycie dlaczego, ale póki co jest właśnie jesienny, a w nim kilka dni z różnymi osobami, między innymi z Olfaktorią i możecie sobie zobaczyć w nowym numerze właśnie, co dana osoba robi w swój typowy dzień. Myślę, że nam się z Olfaktorią zgadzają godziny funkcjonowania. No na przykład tutaj jest dzień z Elwirą Rogodą. I wstaję o 6. O, to współczuję. Ja lubię długo pospać. Także tutaj widzicie, o, to jest znowu 6 rano. Tu 8 rano. Dziewczyny wcześniej wstają. Ja akurat jestem nocnym markiem, więc długo. Długo śpię. Także przejrzę sobie magazyn. Bo zawsze są to jakieś fajne też zdobienia. O, ile tu dostałam jakiś ulotek? Muszę sobie popatrzeć zaraz. I tu, słuchajcie, dostałam taką bombillę ręcznie wykonaną, zaraz wam dokładnie pokażę i kartę, i list, i zaraz wam powiem, o co chodzi i od kogo, tylko muszę ją wypakować. Tu jest już świąteczny klimat, zaraz zawiśnie na choince, bo całe szczęście, że jest biało-srebrna. Taki glitter, Darek, musisz zobaczyć. A ty koszulę masz. Ło, jaka leciutka i delikatna, zobaczcie, jak się pięknie błyszczy. Jaka mega! Ślicznie, co? Piękne rękodzieło. A to jest styropian, więc nic się nie stanie. Nie, no ale trzeba uważać, bo jest delikatna. Wygląda, jakby była pokryta śniegiem. Piękna, co? No, mega. Zobaczcie, z tej strony tak wygląda. Takie vintage'owe zdjęcia i tutaj też vintage święta. Super te dzieciaki. Śliczna bombka, dziękuję bardzo. Już wam mówię od kogo. Nie czytałam ten list. Bombka jest od Sylwii. Sylwia... Możecie ją znaleźć na Facebooku. O, wyostrzy się. I tam znajduje się galeria jej rzeczy. Wspierajcie. Dziewczyna jest dzielna, bo sama robi takie rzeczy. I dzięki temu, że kupicie takie rękodzieło, możecie ją wesprzeć finansowo. I wesprzeć kogoś, kto robi coś pięknego ręcznie. Uwielbiam takie rzeczy. Zaraz wieszamy na choince. I kolejna bombka na naszą choinkę białą. A nie wiem, czy wam Darek pokazywał te żaróweczki LED-owe, które palą się na co? Na pilot. Na pilot. Wiecie, ale kiedyś ludzie mieli normalne, takie... Nie wiedzą, no już no tak, no ale jak ktoś jest bardzo młody, to może z tego nie wyobrażać, że kiedyś normalne świeczki były na choinkach. Ugrujcie sobie to, jak to było. Moja mama mówi, że choinki się kiedyś paliły ludziom. Ale teraz mamy takie rzeczy, ślicznie to wygląda. I jeszcze jedna przesyłka z Maka. Dostałam dziś maila właśnie, że ta przesyłka gdzieś do mnie dotrze. Wow, i wszystko się świeci. Ale cudo. Nowe rozświetlacze. Patrzyłam na nie ostatnio. W ogóle najbardziej oczekiwaną moją kolekcją jest kolekcja Marie Carey. To mówię już wprost, że to jest coś, na co czekam najbardziej, bo uwielbiam Marie Carey i no jest po prostu ikoną i ma swoją całą kolekcję makowską. Dwa odcienie, to jest złotawy, tu jest taki bardziej różowy i trzy strobe creamy. Bardzo znana, to nie moja przyjaciółka mi o tym opowiadała. Mac ma takie bardziej delikatne rozświetlacze, które tak nie biją po oczach. Bardzo ładne wykończenie na skórze. No zobaczymy, może będę robić jakiś test na żywo, co myślicie. Taki bałagan, oczywiście na filmie będzie... O, tu mam lampę. Oczywiście na filmie będzie o wiele ładniej i nie będzie tego całego syfu, który mam tu dookoła, ale mówiłam wam, że jak się robi DIY, to zawsze jest po prostu
mega, mega bałagan. Jestem ciekawa, jak mi poszedł test. Dzisiaj się dowiem. Czuję się normalnie, jakbym szła do szkoły. Ale zawsze sobie muszę wziąć jakąś wodę ze sobą, bo jak gadam, to mi zasycha w buzi. Jestem już tutaj pod szkołą i zostało mi... A, jeszcze mam 6 minut. Na luzie. Jestem już pod samymi drzwiami, także zaraz idę. Nie byłam w szkole tydzień, bo byliśmy na wyjeździe i nie mogłam iść na lekcję, ale zeszłym razem jak byłam, był test. Trzymajcie kciuki, żeby mi dobrze poszedł. Czułam się naprawdę jak w szkole. Jak w szkole z tym testem, naprawdę. Ale na większość odpowiedziałam, tylko wiem, że miałam sporo błędów. Później z Darkiem jeszcze sprawdzałam. I wiecie, no w ogóle pytacie mnie, dlaczego Darek mnie uczy i to nie byłoby takie logiczne, żeby Darek mnie uczył holenderskiego, ale no w domu ze swoim ukochanym to nie jest tak łatwo i u mnie w grupie są naprawdę same dziewczyny, w większości mają facetów Holendrów i po prostu nie są w stanie ci faceci im wytłumaczyć gramatyki i tak dalej. Darek też nie jest mi w stanie wytłumaczyć niektórych rzeczy, no bo mówi, no nie pamiętam jaka była reguła, tak po prostu jest, bo on jest osłuchany też z językiem, no tam studiował w tym języku. Uczył się go od podstaw w Holandii, chodził tam do szkoły, więc to jest zupełnie inna bajka. No, ale cieszę się, że właśnie uczę się od zera i może nauczę się mówić dobrze, poprawnie. Może będę znała wszystkie reguły. Póki co nie jest źle i nawet ostatnio przyłapałam się na tym, że zaczęłam myśleć niektóre zdania po angielsku i nawet mi się przyśniło, słuchajcie, że mówię po holendersku. I mi się przyśniło, że mówię po holendersku i myślałam po holendersku, więc myślę, że to już jest jakiś jednak sukces, prawda? Ja się pakuję i uciekam. Wyszłam właśnie z zajęć i zgadnijcie, co dostałam. Nic. Bo nie ma mojego testu, bo pan zapomniał, także nie ma niestety. I przez następne 2 tygodnie się nie dowiem, co dostałam, bo mamy przełożone zajęcia jedne, więc nie wiem, co dostałam, ale dziewczyny mówią, że tak nawet tak średnio mi poszło, więc zobaczymy za 2 tygodnie. Śmiesznie dziś było, po prostu siedzieliśmy i mieliśmy takie śmiechy przez tych wszystkich słówek i tak dalej, no po prostu mega było, mega. Dobra, kochani, ja się zapinam, zamykam i jadę do domu, Darek podobno zrobił zupę grzybową, ale jestem już głodna, jakoś zawsze po zajęciach jestem głodna, bo zawsze gadamy o jedzeniu, za każdym razem gadamy o jedzeniu, mamy taki rozdział z jedzeniem. Moi drodzy, nie wiem czy pamiętacie, ale tutaj zrobiłem sobie taki strojk w kuchni nad oknem. I zrobiłem zupę grzybową z poczniaków i przyszła żona. Cześć. Kochasz mnie? Tak. A ty masz dzisiaj zły dzień, co? No. Dzisiaj który dzień mamy? Dzień. A to można zawiązać? A, to chodzi o to, żeby... A jak to się zawiązuje tak? Nie, raz tylko raz, jest tylko ozdobne. Aha. Popróbowałam już. Ma nic w środku. Co jest napisane? Coś się schowało w biurku. Znów w biurku. A gdzie? W środku. A co to jest? Fartuch? Ja, świąteczny fartuch. Teraz się nie upierdzielę. O. Moje palce. Gdzie kuchasz dalej? Jak taki w kratkę, jak babcia. No właśnie fajnie, spodoba mi się taki świąteczny, nie wiem jak to się zaspina, więc tak. No jeszcze raz to zrobiłaś, ale poprawię później. Dobra. Zy mówią, że Łanzi ci się nie podobało. Jak się nie podobało Łanzi? No ktoś pisał, że Dariusz się nie cieszy z Łanzi, ty bardziej się cieszyłaś. Przecież to było w ogóle... Najlepsze co najlepsze, było. Najlepsze co było pierwszy dzień. Jak można się z takiego czegoś nie cieszyć? Przecież ludzie pisali, że bardzo się z tego cieszyłem właśnie. No przecież ja mam też często ochotę. O, cześć. Może w katalogu fartuchów wystąpisz. Dzień jak co dzień. Ja jestem po nagrywaniu filmów, z tyłu co tu się dzieje. Szukamy, słuchajcie, siódemeczki. Coraz większy się tutaj robi bałagan w tym moim kalendarzu. No gdzie jesteś, siódemko? Nie widzę cię, jesteś. Świeczka. Pachnie takim czymś, takimi słodyczami miętowymi. I szukamy sobie teraz siódemeczki w siódemeczce. Ciem, ciem, ciem. Siódemka spod pachy. Od tej pani. Ło, jaki lakier neonikowy. Nyx. I siódemeczkę mamy. I jest Soft Matte Lip Cream czarny. Ojejku, mam ochotę go teraz nałożyć, słuchajcie. Zaraz go nałożę. HM. Kolczyki. Kolczyki nawet ładne. A nie, to nie są kolczyki. To są zaciski takie chyba na ucho. Tak mi się wydaje, że to nie będą kolczyki. I tu siódemka jest tu, na górze. I mamy mydełko, a jakieś takie kiwi. Wygląda jakbym kiwi wyjmowała. Ale fajne, ale super mydło. Ekstra jest. Wygląda jak kawałek kiwi. Siódemka teraz w kalendarzu L'Occitane, który bardzo mi się podoba. I którego kremy już używam. Zielona herbata i to jest żel pod prysznic. Takie żele zawsze używam na wyjazdach. Kalendarz Clinique. Siódemkę mam tam na górze, o tu.
Znowu nie widać, więc przekręcam. Po raz jutro, słuchajcie, wyjeżdżamy na krótki wyjazd. Więc takie miniaturki mi się naprawdę przydają, bo nie chcę mi się targać całego kremu pod oczy czy do twarzy. Dalej kalendarz Mera Spa, który bardzo mi się do tej pory podoba. I tu jest 7. A! Organik, który wygląda jak The Body Shop. Opakowanie w sensie. Zupełnie jak Body Shop. Organik, litchi i pomarańcza z granatem. Piana do kąpieli. No super, pachnie obłędnie, super. Boże, ile czynni przede mną, w ogóle sobie teraz zdałam sprawę, że nie jesteśmy nawet w połowie. Siódemeczka tutaj, widzicie? Tak, widzicie. O, i tu mam jakąś ampułkę. Ampułka Hydro Splash. I muszę poczytać, cóż to jest. Czy to jest do twarzy, czy to jest do włosów. Nie mam pojęcia, muszę to przeczytać. I nasz ostatni kalendarz jest z tyłu. Tutaj go przesuwam. Siup, siup, siup. Wyłania się piękny Body Shop. I siódemka jest... Siódemka, siódemka. Gdzie jesteś siódemką? Na górze. Jest tutaj krem do twarzy z witaminą E. I też bardzo fajnie, właśnie idealnie na wyjazdy są takie kosmetyki. Już Wam pokazuję całość. Okej, to są wszystkie dzisiejsze zdobycze. I nie chcę się wyostrzyć. Co się dzieje z tą ostrością dzisiaj? Dobra. Mamy organik, te dwa kremy, jeden pod oczy, drugi do twarzy. Mydełko, świeczuszkę, jakąś ampułkę, którą muszę zgooglować. Taki kolor lakieru. Kolejne do kąpieli. Takie dziwne zaciski i coś, co użyję teraz, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. O, fiolet taki, to jest kolor Transylwania, czyli kraina wampirów. Ale ja mam suche usta po całym dniu matowych pomadek. Co sądzicie? To co, otwieramy siódemkę. Gdzie jest siódemeczka? Siódemka, siódemka, gdzie jesteś? 14? Gdzie jest 7? Tu jest 7. Ale wiecie co, już jest bardzo późno, bo już jest 16:00. I ja tak późno to nagrywam, wiem, że to jest późno i tą siódemeczkę sobie jutro wypiję i chyba raczej wam nie pokażę, co to jest, niestety. Lecimy dalej, kolejny kalendarz. Siódemka. Te palce połamie. O, a co to jest? Formę. Pilniczek do paznokci, takie malutkie, ale fajne. Fajna opcja, na podróż można sobie gdzieś zabrać. Nie wiem, czy facetom potrzebny jest pilniczek do paznokcia, ale okej. Okay. Teraz jeden z najfajniejszych przyprawy. To jest chyba jałowiec. Przyda się. Super. Lecę spać. Żegnam się z wami. Love you, bye.